Witam Was u Bożego Słowa w ostatni marcowy piątek. Czytam hasło Nowe, Nowego Testamentu z objawienia Świętego Jana z drugiego rozdziału, piąty wiersz. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i opamiętaj się, i podejmij pierwsze czyny. Ostre słowo pana Jezusa do zboru kościoła w Efezie. Który był bardzo dobry zborem, ale jedno, Pan Jezus ma przeciwko niemu, bo porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Porzucił pierwszą miłość do swojego Zbawiciela, spadł z tych wyrzeń duchowych i dlatego jest zzywany do upamiętania. Pamiętaj, skąd spadłeś i opamiętaj się. Pamiętam, kiedy byłem w wojsku. Radcu kralowe na lotnisku, tak mówiłem, z chłopcami, którzy ćwiczyli się na spadochroniarzy i mówili o tym, jak po tym wyskoczeniu z samolotu czekają jak najdłużej, nim otworzą spadochron i był to dla nich pewien rodzaj adrenalinu, czym jak najdłużej wytrzymać. Groziło niebezpieczeństwo, że potem spadną i zabiją się. I jak gdyby to się mi tu przypomniało, kiedy tu mówi Pan Jezus o tym, skąd spadłeś? Pamiętaj i opamiętaj się, że może być człowiek, który też odszedł od Boga i jak gdyby leci wobec wielkiego niebezpieczeństwa, i jak gdyby czeka jeszcze z tym opamiętaniem, z tym pociągnięciem za ten sznurek tej pokuty i i przyjęciem tego spadochronu, tej Bożej łaski i miłości może i my jak kiedy tak czekamy z naszym grzechem, i upamiętaniem, i odkładamy, i potrzebujemy takie napomnienie. Pamiętaj, skąd spadłeś, i opamiętaj się. I podejmij pierwsze czyny. Bez pierwszej miłości nie można żyć prawdziwe życie duchowe. I niech ten czas postu będzie dla nas taką okazją nie czekać, a jak najprędzej pociągnąć za ten sznurek tego Bożego spadochronu i zacząć to prawdziwe życie i potem wylądować w tych ramionach swojego zbawiciela. Niech i to krótkie zamyślenie będzie dla nas taką okazją. chcę zakończyć pieśnią, która jest w hasłach na ten dzisiejszy dzień, pieśnią bywałego, czy pochodzącego z hugenotów pieśniarza księdza Filipa Karla Spity, przebudzeniowego pieśniarza XIX stulecia w północnych Niemczech, którą mamy w naszych kancjonałach. Chcę przy Tobie zostać, Panie. Chcę być jednym z Twoich sług. Nic mnie odwieźć nie jest w stanie od Twojej prawdy, Twoich dróg. Tyś jest życiem mego życia, tyś jest źródłem moich sił. Jak latoroś odpowicia, w ciebie jam szczepiony był. Niech nam Pan Bóg da, abyśmy taką miłością kochali, swojego zbawiciela. Amen.